Pinokio, będziesz siedział! Do więzienia! Jebać PiS. Tak? To ich hasło, podstaw. Zobaczcie, jakie emocje oni wywołali. Huczne i jakże przyjemne przywitanie byłego pisowskiego premiera Mateusza Morawieckiego kontra zderzenie ze społeczeństwem i prawdą. Oprócz tego lustro na spotkaniu z Beatą Szydło po to, by wywołać efekt wizualny, a na dodatek bonus, czyli leżenie krzyżem i modlitwy przed warszawską restauracją. Po to, by wszystkim tym, którzy myślą inaczej niż PiS, stało się wszystko, co najgorsze. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam, bo dziś naprawdę dużo się działo. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A nasze zestawienie zaczynamy od tego, co wydarzyło się w Warszawie. Tam premier Mateusz Morawiecki w ramach trasy po Polsce spotkał się i chyba zderzył ze społeczeństwem. Kaczyński zapowiadał, że ruszy w trasę, że PiS będzie w każdym województwie. Jest i PiS, ale są też obywatele i fakty. Fakty, które chcą przedstawić byłemu premierowi, a także PiS-owcom po to, by zapowiedzieć im rozliczenie. Zapraszam Państwa do Warszawy. Zobaczcie sami, jak ludzie hucznie witali wielkiego pisowskiego przywódcę. Pinokio, będziesz siedział! Do więzienia! Teraz tak całkiem serio, to chyba dobry omen, bo PiS w końcu cały czas przez te ostatnie miesiące, gdy dokonywał obstrukcji rządu, twierdził, że ludzie kochają PiS, a właściwie wynik wyborczy to nic takiego i będą w stanie te tendencje odwrócić. No to chyba się, drodzy Państwo, trochę przeliczyli. Jak widzieliście, ludzie chcą, wręcz żądają od tego, by rozliczyć PiS. Na szczęście działa zespół Romana Giertycha do spraw rozliczeń PiSu, który pewnie za niedługo tym pisowcom będzie stawiał i to nie lekkie zarzuty. Proszę Państwa, gdybym miał doradzać premierowi i PiSowi, jak pozyskać elektorat, ewentualnie jak pozyskać wyborców lub jakąś ich część siebie przekonać, powiedziałbym, zacząłbym od najprostszej rzeczy, od honoru. Bez honoru nie ma szacunku, bez szacunku nie ma wyborców, nawet tych pisowskich, zatwardziałych, wiernych PiSowi, tych raczej wyborcami bym nie nazwał. Dlaczego i od czego powinien zacząć? No chyba od tego, że powinien przeprosić. Drodzy Państwo, mieliśmy różne rządy w Polsce, lewica, rządziła prawica, rządzi również Donald Tusk, ale oni ich łączyło jedno spoiwo, gdy coś się złego działo, nawet po czasie, ale potrafili powiedzieć to jedno magiczne słowo, które Kaczyńskiemu, które pisowcom nie może przejść przez gardło. Brzmi ono bardzo prosto, to słowo przepraszam. Nawet Konfederacja, gdy zrobiła jakąś głupotę, nawet Bosa, gdy wpuścił faszystę Brauna na ambonę sejmową, powiedział przepraszam. PiSowi to nie może przejść przez gardło, ale to ma też no, swój początek i to gdzieś się zaczęło. Zaczęło się dokładnie w tej megalomanii, w tym bizantyjskim stylu życia, w tym bizantyjskim stylu bycia politykiem, w tej swojej nieomylności, w tym dogmacie Kaczyńskiego, który sprawia, że w końcu jeżeli wód jest nieomylny, to i partia się nie myli, no bo w końcu to Kaczyński stał za wszystkimi decyzjami w byłym rządzie, to w końcu on podpisywał się oburącz, ale też rękami innych, jak Ziobro pod różnymi ustawami i uchwałami, po to, by uniknąć tej odpowiedzialności karnej. I nagle co? Miałby sam obalić ten mit, że Kaczyński jednak jest człowiekiem omylnym, przecież ci ludzie wierzą w Kaczyńskiego jak niczym w Boga i w Jezusa. Wierzą, że jeżeli prezes tak powie, to znaczy, że tak jest, więc wątpię, by to słowo przeszło im przez gardło, chociaż... Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF
UMF. Jak chodzi o aferę NCBR, przyznał się Kaczyński i powiedział, że była to po prostu pralnia pieniędzy. Na jednym ze swoich spotkań, bodajże w Lublinie, na tej słynnej konwencji PiSu w niedzielę, czyli wczoraj, powiedział, że no, musi się tutaj uderzyć w pierś, ale zauważcie Państwo jedną rzecz. Znów wrócimy do punktu wyjścia. Powiedział, że tak, to była pralnia, o czym wiedzieliśmy od dawna, o czym my pisaliśmy, superwizji ratunkowej materiał, alarmowaliśmy, że przez NCBR Bielana idą pieniądze. No i co z tego? Przyznaje się do błędu, a nie potrafi wskazać i skazać winnego. Przejmuje to partia, stara się przejąć całą tę odpowiedzialność, również karną, choć to im się nie uda, bo na szczęście w Polsce mamy w końcu, wraca porządek prawny, na partię po to, by rozmyć tę odpowiedzialność między kilkuset, może kilka tysięcy członkiń i członków PiSu, po to, by chronić swoich. Więc jeżeli nawet tu, gdzie ewidentne przestępstwo jest wskazane, namierzone, udowodnione, opisane, obrazowo pokazane społeczeństwu, nie ma oczywiście w PiSie winnych. Bo jeżeli byli, to by się okazało, że w szeregach PiSu jednak nie ma tylko dwóch oficjalnie skazanych przestępców, a jest ich znacznie więcej. Więc to nie może im przejść przez usta. To taka moja hipoteza na temat tego, dlaczego PiS cały czas traci w notowaniach, czego myślę chyba wszyscy im życzymy, bo nikt nie życzy dobrze ludziom bez honoru, nikt nie życzy dobrze ludziom, którzy mimo tego, że mają świadomość demolowania kraju, deptania konstytucji, łamania prawa, nie potrafią wznieść się nawet ponad własne ego i powiedzieć przepraszam. Czy ja mam takie wrażenie, że PiS jest, że Kaczyński i PiSowcy mają tak wysokie ego, że gdyby z poziomu tego ego spadli, po prostu by się zabili. No, nie widzę innej interpretacji tego, co może powodować tą ich niechęć do przyznania się do winy, do tego, że jednak są też ludźmi. No, że nie chcę usprawiedliwiać, że o, wszystko się im mogło zdarzyć. No, tak, gdyby powiedzieli sorry, przepraszamy, to może by to inaczej wyglądało. Zresztą, taka rada PiSowcy w kodeksie karnym jest nawet przewidziane, że jeżeli ktoś poczuwa się do winy, to może liczyć nie na złagodzenie kary, na złagodzenie wyroku, również sędzia, sąd na tego człowieka inaczej patrzy. O tym też mówi kodeks karny, ale widocznie do PiSowców to nie dotarło. Drodzy Państwo, temat numer dwa dzisiaj to lustro. No, powiem Wam, że na setkach spotkań byłem z członkiniami PiSu, Platformy, Lewicy, wszędzie, na jednych było mniej, na drugich było więcej ludzi, na niektórych nie było nikogo, na przykład na spotkaniach z Konfederacją i Braunem, no ale PiS posunął się jeszcze dalej. Ale to też taki papierek lakmusowy tego, z jakimi my ludźmi mamy do czynienia, jak głęboko w nich zakorzeniona jest ta pewność siebie, że można każdego skłamać, że można każdego oszukać, że głupi Polak się nie kapnie, nie zorientuje, że Kurski miał rację, mówiąc o ciemnej masie, która wszystko kupi, i oni dalej w tym swoim przekonaniu, tej swojej ułudzie żyją, a raczej egzystują, czego dowodem jest, uwaga, lustro. Drodzy Państwo, czy ktoś z Was wpadłby na tak genialny plan, że organizujemy jakiś event, jakiś koncert, jakieś spotkanie, briefing, jakąś konferencję i zakładamy, że może na niej być mało ludzi, i aby się to ładniej w kamerze pokazało, wstawiamy prosty patent w środek sali lustro, po to, by kamery, które są na poziomie, to jest lustro, to kamera tego lustra, tak uchwyciły ludzi odbijających się z tej strony, że efekt wizualny w kamerze będzie taki, że było tam dwa razy więcej ludzi, no bo lustro, 10 osób, w lustrze widzimy 10, to już 20, czyli się odbija, czyli potęgujemy ten efekt wizualny na potrzeby swojej narracji. Żeby było ciekawiej, na tej samym spotkaniu Beaty Szydło, pani była premier PiSowska, zachęcała do oglądania tylko trzech kanałów, co zresztą też robił Czarnek, mówiła o Republice, o telewizji Karnowskich w Polsce i bodajże o telewizji Trwam. Ta narracja była bardzo widoczna, słyszalna w różnych punktach Polski. Im więcej PiSowców tam było, tym częściej o tych telewizjach mówili. Więc Szydło apeluje do oglądania skrajnie nieobiektywnej telewizji, z której wycofują się reklamodawcy, największe firmy, IKEA, Żywiec, no wszystkie możliwe spółki, jakie tam kupowały reklamy, rezygnują z tego, i apeluje do wiernych PiSu o oglądanie zakłamanej telewizji, na potrzeby której wstawiono lustro, po to, by ta telewizja lepiej kłamała. Wierzycie w to? To zobaczcie sami. W łamaniu konstytucji, ustaw, słyszeliście Państwo sami, jak minister sprawiedliwości mówił, że szuka jakiejś podstawy prawa. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości
No i oczywiście nie mogło dzisiaj zabraknąć tematu, uważam, że Tobia chodzi o Warszawę, czyli słynna restauracja Madonna. Drodzy Państwo, na szczęście w Polsce od upadku PRL-u i komuny mamy wolność prowadzenia działalności gospodarczej i nikt nie powinien w nią ingerować. Natomiast w Warszawie powstała restauracja Madonna, oto ona, w której ustawiono figurki Maryi. Takie figurki i takie restauracje w Meksyku i w Hiszpanii, wiem, bo byłem, są na porządku dziennym. Nikt nie traktuje kawałka plastiku, kawałka figurki z QR-kodem jako obiekt kultu religijnego. W Warszawie i w tym polskim grajdole to kołtuństwo Polaczków jest naprawdę bardzo widoczne, ponieważ stwierdzili, że wezwą na pomoc rycerzy Maryi, po to by ci przed tą restauracją, nie pierwszy, a trzeci raz z rzędu, pierwszy w tym roku, trzeci z rzędu na przestrzeni ostatniego kwartału, liczę listopada do stycznia bieżącego roku, modlili się, ale nie tylko o zamknięcie tej restauracji, ale także o nieszczęścia dla innych, tych, którzy nie wierzą, bądź są ateistami, są może innej wiary, po prostu nie chcą się z tym utożsamiać. Drodzy Państwo, przykazanie miłości brzmi: miłuj bliźniego jak siebie samego. Oni miłują siebie tak mocno, że modlą się o nieszczęścia dla bliźnich, których ich Jezus, ich Bóg kazał im kochać. Oto polska wiara w jakże polaczkowskim wydaniu. Żeby nie być gołosłownym, również tam byłem i przygotowałem dla Państwa ten materiał. Zobaczcie sami. Abyś nie przyjaciół Kościoła Świętego pokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Tutaj mamy bluźnierczą restaurację, która szydzi z Matki Bożej. Czcimy Boga i Maryję, szanuj wiarę katolicką. Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego pokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Broni się LGBT, nie można powiedzieć, skrytykować nawet LGBT, a jak katolików to krytykować można cały czas. Babo piekielna, wstydzisz się swojej twarzy? Pani twierdzi, że tu nie dzieje się nic strasznego. A jak myśli, czy pani babcia jeszcze żyje? Moja nie. Jak nie żyje, to ja przypuszczam, że przekręca się w grobie. Wie pani? Oh my god. No. Bo ona pewnie była wierząca. No właśnie, więc chyba każdy z nas słyszał, o co dokładnie chodziło, ale zwrócę Państwa uwagę na konkretny ten fragment, te 20 sekund. Posłuchajmy raz jeszcze. Abyś nie przyjaciół Kościoła Świętego pokorzyć raczył, tego pokorzyć. Zauważcie Państwo, że to nie są młodzi, niedorozwinięci ludzie, którzy cierpią na jakiś uziom starczy, czy są niedorozwojami. Ci ludzie z mieczami, tymi szabelkami Maryi stoją i mają 30-40 lat, mówię o tych przebranych w te kubraki rycerzy Maryi. Swoją drogą to też ciekawe, że można być rycerzem Maryi. Wiara, która, tak przynajmniej ją opisują ci wierzący i ci turbo zatwardziali, zgorzkniali katolicy, że oni są po to, aby się miłować. Tylko miłowanie polega na rozmowie, na dyskusji rzeczowej, konstruktywnej, mającej jakiś sens, opartej o argumenty, a nie rzucane przed siebie tezy oderwane od rzeczywistości. Ale oni idą o krok dalej, czyli mówią, że będą tymi szablami bronili Maryi. Gdyby ktoś jeszcze ją atakował, facet otworzył restaurację, chce sobie każdy tam zjeść makaron, kolejka na 40 minut czekania na stolik, byłem, sprawdziłem, dobra kuchnia taka bardziej w stylu włoskim i nie może tego robić, ponieważ jakaś grupa kretynów przychodzi i próbuje mu ten lokal demolować, leżąc przed nim krzyżem, nie wpuszczając gości, wylewając w zimie, gdy minus 5 stopni na dworze, wodę święconą po to, by ci, którzy wychodzą, poślizgiwali się na tym, a w końcu przychodzą rycerze Maryi, którzy z mieczem, czyli białą bronią, zapowiadają krucjatę przeciwko tym, którzy chcą zjeść makaron, bo im się ten wystrój podoba. Ot i co? Przekazanie miłości w polskim wydaniu. Miłuj bliźniego jak siebie samego, jeżeli go nie miłujesz, to przynajmniej mu walnij tą kosą po brzuchu, czy po prostu, nie wiem, zaatakuj. Takie to jest ich wydanie.
A więc, drodzy Państwo, no tu myślę, komentarz jest zbędny. Państwo sami macie swoje zdanie. Tu nie chodzi o kwestionowanie podejścia do religii, ale tego, jak to się interpretuje. Mianowicie, czy w ogóle powinien... To jest też ciekawe, że ci katolicy w większości nie czytają Biblii. Są takie badania Biblioteki Narodowej, z których wynika, że 70% z nich w ogóle nie czytało tej książki. Ja jako ateista miałem taką okazję i z ciekawością przeczytałem. Przyznam Państwu, że książki bardziej przepełnione nienawiścią, okrucieństwem, jak kamieniowanie kobiet czy oddawanie własnego dziecka w ofierze Bogu, no naprawdę nie widziałem. Książka, a w niej dobre rady, jak kamieniować, jak wyłupić oko, ci starożytni byli jednak spoko. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam oczywiście na posiedzenia Sejmu, które będziemy transmitowali. A Państwo oczywiście, nowych widzów, proszę o to, by kliknąć subskrybuj. Oczywiście ja z Państwem spotykam się codziennie, podsumowując to, co najważniejsze w polityce i wokół niej, ale też oczywiście codziennie rozmowy z naszymi gośćmi, na które Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszam również do wspierania naszego kanału. Informacje i link o tym, jak to robić, znajdą Państwo w opisie każdego posta. Prosta sprawa, zrzutka.pl/EXSUMF, ale najbardziej zależy nam na właśnie Twojej subskrypcji. Adam Bysie, kłaniam się nisko, dziękuję za dzisiaj i serdecznie zapraszam na dzisiaj również na rozmowy. No i oczywiście jutro na kolejne podsumowanie tygodnia. Będzie również u nas transmitowany spacer po Sejmie z marszałkiem Szymonem Hołownią. Jestem przekonany, że i Ciebie nie może zabraknąć. Do zobaczenia.